dobry! Dawno się nie widzieliśmy w takiej wersji vlogowej, ale dziś jest 1 grudnia i wiele osób nagrywa vlogmasy. Ja w zeszłym roku nagrywałam coś a la vlogmasy, ale nie miałam jeszcze kanału wtedy, dlatego nagrywałam to na Instagramie i też codziennie Wam pokazywałam wtedy jakiś produkt, który sobie kupiłam, bo nie miałam kalendarza adwentowego, bo nic takiego nie znalazłam wtedy i pokazywałam po prostu Wam codziennie jakiś produkt. W tym roku nie pokażę Wam codziennie jakiegoś produktu, bo nie kupiłam nic, co mogłoby być moim kalendarzem adwentowym. Nie kupiłam też tylu produktów, żeby mogły być moimi kalendarzami adwentowymi. Nie kupiłam też samego kalendarza adwentowego, takiego ani produktowego, ani nawet takiego czekoladkowego. Może taki czekoladkowy jeszcze gdzieś zaraz kupię, ale takiego produktowego nie kupiłam. Po pierwsze, żaden nie był na tyle atrakcyjny, żeby mnie jakoś skusił, a po drugie, wszystkie po prostu były też drogie i uważam, że były za drogie, żeby je jakoś w tym roku kupić. No nie wiem, jakoś żaden mnie po prostu nie skusił na tyle. Być może gdyby w środku było coś naprawdę super, hiper atrakcyjnego, co by mnie skusiło, to nawet gdyby on był droższy, to pewnie bym go kupiła, no ale nic takiego nie znalazłam. Dlatego też w tym roku spróbuję dla Was ponagrywać trochę vlogmasów. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Zobaczymy, czy w ogóle uda mi się nagrać od początku do końca każdego dnia coś. Nie jestem pewna, jak to wyjdzie. Bo też tak jak zawsze chciałabym Wam po prostu coś pokazać, a nie żeby to były po prostu też takie jakieś puste filmiki. Także zobaczę, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale pomiędzy vlogmasami oczywiście chciałabym też wrzucić Wam kilka filmików, które już były gdzieś tam zapowiedziane na Instagramie. Dzisiaj na przykład będę próbować kręcić odcinek z porównaniem dwóch stylizatorów do włosów, a w zasadzie dwóch... Nie wiem, czy to drugie to jest stylizator. Mówiłam o tym na Instagramie, oczywiście chodzi tutaj o Cantu Activator oraz o She Moisture. To jest mleczko, nie jestem pewna, czy to jest stylizator bardziej do włosów, ale no, to są ogólnie te odżywki do włosów, bardziej to są po prostu takie odżywki bezspłukiwane, które można na przykład na moich włosach, można było spokojnie Cantu Activator użyć jako stylizator i tak się dobrze sprawdzał, ale można też użyć mniejszej ilości jako na przykład odżywka bezspłukiwania i na to jeszcze dołożyć jakąś tam odrobinkę stylizatora. Tak więc jak wrócę do domu, to z pewnością zabiorę się za nagrywanie tego odcinka. Będę chciała Wam jeszcze zrobić taki mały odcinek, taki prezentownik, który też się tutaj pojawi w któryś dzień, także oprócz tych vlogmasów, które powinny pojawiać się codziennie, jeśli mi się to uda, to tak będzie, pomiędzy tym gdzieś tam będą też się pojawiały te normalne, zwykłe filmiki. U nas, słuchajcie, dopiero od dzisiaj w ogóle otworzyli większość sklepów, bo przez ostatnie 4 tygodnie byliśmy całkiem zamknięci, nie mogliśmy kupować żadnych zabawek, nie można było kupować żadnych ubrań i tak dalej, a dzisiaj już można i zobaczcie, ile tu jest świątecznych ciuszków. Te są takie nawet normalne. Patrzcie na to. Nie wiem, czy to są piżamki, czy to są zwykłe bluzki, ale ta sukienka mnie totalnie rozwaliła. A tu znalazłam jeszcze samomieszający się kubek Harry'ego Pottera na klasę trucizn, do klasy trucizn, tu można robić trucizny. Patrzcie, jak to genialnie wygląda. I zawójcie olej z chili. Przy okazji jeszcze Wam powiem, że od dobrych kilku dni u nas jest słoneczko. Lata nie było, dlatego teraz słońce nadrabia. Nam się dziś zachciało sushi i szukamy składników na sushi, a w Lidlu znaleźliśmy takiego oto łososia, patrzcie, ze złotem jakimś i w zalewie buraczanej. Normalnie się błyszczy. Ale już mamy innego łososia kupionego, dlatego tego nie bierzemy, tym bardziej, że jest bezcenny, ceny nie podali. Miałam jeszcze Wam nagrać dzisiaj filmik, ten włosowy, o którym Wam mówiłam, ale już dzisiaj chyba tego nie zrobię, dlatego że jest bardzo późno i światło też jest już takie sobie. Kiciu mi tu łazi, nie widać jej, więc spróbuję to Wam nagrać po prostu już jutro, a zaraz Wam jeszcze tylko pokażę, z czego będzie nasze sushi i biorę się za montowanie tego materiału. A nasze sushi będzie z wędzonym łososiem, z awokado, z oliwkami, z papryczką jalapeno i z zielonym ogórkiem i nie mam pojęcia, jak ja to pokroję, jak będą te drobne rzeczy i chyba Wam już tego nie nagram, bo jest późno i musiałabym filmik opublikować jutro, więc pewnie się pojawi po prostu na zdjęciu gdzieś.